Cześć, jestem Emelka, witam was bardzo serdecznie na moim kanale AmiTeam i w dzisiejszym odcinku jadę do Gdańska. Oczywiście nie sama, będę jechać z mamą i z moją ciocią. I w dzisiejszym odcinku nie będziemy jechać normalnie autem. Będziemy jechać, overbe proszę, pociągiem! Woo! Akurat ja bardzo i to bardzo od dzieciństwa lubię jeździć pociągiem, ale ostatnio mega dawno nie jeździłam, a więc dzisiaj nareszcie pojadę. Po tylu latach! Rozumiecie? Po tylu latach! Ach, no to super. A, dobra, jeszcze zapomniałam o najlepszym. A jeżeli wam się taki filmik spodoba, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Teraz macie tutaj instrukcję, jak to wszystko zrobić. Oczywiście, jeżeli już masz tą subskrypcję, no to jej nie zostawiaj. Jedynie jak ktoś jest nowy na moim kanale, to jeżeli jak się mu filmy podobają, to może tutaj teraz zostawić. Więc teraz powiem wam, która jest godzina. Musieliśmy wstać wcześniej rano, bo pociąg mamy na 7.36 i teraz jest 6.51. Więc spakujcie się. W sumie ja się już spakowałam, ale spakujcie się w pasy i pojedźcie ze mną do Gdańska. Okej, my już jesteśmy w aucie i teraz jedziemy na dworzec, więc widzimy się na dworze. Już siedzieliśmy, jesteśmy już w pociągu i musimy się ustawić pompeczkę, bo będzie COVID tej ustawy. Więc zaraz zobaczycie, jak ja za pociągiem do Gdańska. Thank you.
będziemy ten, szli do tunelu i będziemy szli do Galerii Bałtyckiej. No. Ale fajnie to było, naprawdę. Poszliśmy po poszkani, bo bardzo, bardzo pyszne pączki. Moja mama je poleca. Najlepsze? No. Więc teraz, o już zobaczcie, tam widać Galerię Bałtycką, więc teraz do niej idziemy. Więc widzimy się za chwilę. I teraz będę piła szejka z Dobra, my jesteśmy teraz w środku ten z KMK i będziemy teraz jechać do Gdańska Głównego. To moja mama. Więc sekundę będziemy teraz jechać do Gdańska Głównego. Jaką fajną fontannę znalazłam. To tak fajnie wygląda, że naprawdę super. Dokładnie można znaleźć na skwerze Helwejusza. W Gdańsku oczywiście. Zobaczymy, co oni tutaj mają. Pewnie mają tutaj bardzo dużo rzeczy do policzenia. Wow. Tu są jakby takie zwykłe akcesoria. Ty. Piękny kubek. O, moja ciocia znalazła taki mini kościuszek. O, to też jest super. Też bym coś takiego chciała.